Witam w kolejnym odcinku cyklu dedykowanego wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy, a więc zarówno tych, którzy egzamin już zdali, jak i tych, których ta przyjemność dopiero czeka. Dziś chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy wiedza zdobyta na kursie przygotowującym do egzaminu jest nieprzydatna. Zacznijmy od tego, że sama idea kursu jako obowiązkowego elementu na drodze do zdobycia uprawnionego dokumentu jest często krytykowana. Z jednej strony krytykuje się brak odpowiedzi programu na absolutnie wszystkie zagrożenia, z jakimi może spotkać się przyszły kierowca. Z drugiej strony nie brakuje głosów, że przeładowanie programu w ten sposób, aby odpowiadał on na wszystkie elementy sprawdzianu już podczas egzaminu, też nie jest dobrym działaniem, bo tak naprawdę wszystkiego w krótkim czasie nie da się nauczyć. Jak te głosy krytyczne wpływają na osoby decydujące o zdobyciu cennego uprawnienia, widać od lat. Egzamin nie tylko nie jest łatwiejszy, a nawet trudniejszy. Ustawodawca dokłada do programu szkolenia coraz to nowe cegiełki, które, jeśli wierzyć statystykom, wcale nie poprawiają bezpieczeństwa na polskich drogach. Dodatkowo, nie tylko od kursantów, wymaga się coraz więcej, ale jednocześnie same szkoły nauki jazdy już od dawna nie są w stanie zapewnić tak wysokiej zdawalności, jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Nie da się jednak ukryć, że szkoła nauki jazdy, która jest naprawdę szkołą nauki jazdy, jednak jakąś wiedzę przekazuje. Nie oznacza to, że jestem przeciwny idei egzaminów eksternistycznych. Rzeczywistości, w której świstek poświadczający odbycie kursu nie jest niezbędny do przystąpienia do egzaminu. Ale stwierdzam fakt, na kursie da się czegoś cennego nauczyć i nie jest to bynajmniej wiedza, że kurs jest bez sensu. Czego możemy się więc nauczyć na kursie? Zwróćmy uwagę, że pomijając teorię, która jest przecież zwerbalizowaniem tego, co znajduje się w książeczce, jaką każdy kursant na kierowcę otrzymuje w pakiecie, dużo jest jazd. Jazdy jako część kursu są niezwykle cenne. Jeżeli tylko mamy chęć i taką samą chęć ma instruktor, jazdy mogą nam dużo pomóc pod kątem techniki prowadzenia samochodu, budowania pewności oraz radzenia sobie w sytuacjach, które ciężko byłoby samemu wymyśleć, siedząc przed podręcznikiem. Czy warto starać się na kursie? Warto. Chodzi mi o to, że skoro już i tak musimy przejść przez kurs, zapłacić za niego, to starajmy się otworzyć na wiedzę, która być może po raz ostatni jest nam przekazywana w takiej przyjaznej formie. Jasne, ja też stoję na stanowisku, że kurs to kurs, a po zdaniu na prawo jazdy i rozpoczęciu samodzielnej jazdy zaczyna się naprawdę przydatny etap zdobywania wiedzy. Ale łatwiej później samodzielnie się uczyć, mając fundament w postaci godzin spędzonych za kółkiem pod opieką instruktora. To dlatego dużo osób, które już zdały egzamin, zaleca kandydatom na kierowców, moim zdaniem słusznie, wykupienie dodatkowych jazd przed egzaminem. Powiem nawet więcej, nawet po egzaminie takie jazdy doszkalające mają sens, nie ma się czego wstydzić. Oczywiście zanim dojdzie do egzaminu i zastanawiania się nad tym, co jeszcze muszę poprawić, czego muszę się jeszcze nauczyć i czy koniecznie jest mi w tym potrzebna pomoc instruktora, jest jeszcze sam kurs wymagany, aby przystąpić do państwowego egzaminu. Co może pomóc w wyciśnięciu maksymalnej dawki wiedzy z kursu? Na pewno fundamentem takiego sukcesu jest wybór odpowiedniej szkoły nauki jazdy. Dawno temu wspominałem w jednym z materiałów, że warto dowiedzieć się więcej o szkole nauki jazdy, czyli jak wygląda tam atmosfera, a także czy istnieje możliwość zmiany instruktora w trakcie kursu. Moim zdaniem to cały czas jest aktualne, bo instruktor to przecież nauczyciel jak każdy inny. Może być niecierpliwy, może być leniwy, może być nerwowy, wreszcie może lubić swoją pracę. I teraz was zdziwię. Trafienie na ten trzeci typ to nie jest wygranie losu na loterii. Dobrzy instruktorzy nie są rzadkością. Naprawdę często zdarzają się osoby, które chcą uczyć i uczą. Całkiem nieźle. Jeżeli mamy więc już tego dobrego instruktora, nie pozostaje nam nic innego jak współpracować w celu osiągnięcia pojedynczych małych celów. Na początku pewnie będzie to opanowanie jazdy na półsprzęgle, potem nauka ruszania bez szarpnięć, wreszcie ruszanie pod górkę i tak dalej. Na każdym z tych podstawowych etapów nauki mamy więc okazję opanować wiele przydatnych manewrów, ale
to nie jest tak, że to wszystko jest bez znaczenia dla naszej przyszłej drogi jako samodzielnych kierowców. Myślę, że warto zdać sobie z tego sprawę jeszcze na długo przed rozpoczęciem kursu. Pamiętajcie, że z każdą nauką jest tak, że niechętnemu, zrezygnowanemu zawsze będzie pod górkę. Natomiast osobie chcącej się czegoś nauczyć, chętnej do poznawania nowych rzeczy, zawsze jest łatwiej. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, Janek z Janek.